super wyglądasz. To. Tak? No. Wiem tak na co dzień. Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam was gorąco na kanale Dorota's Freaks. Żeby tradycji stało się zadość, powiem do was kilka słów w luku, który dzisiaj dla was mam. Czyli w tym. I opowiem wam historię powstania tej koncepcji. Otóż kiedy podczas konkursu Face Awards przyszła do mnie jedna z paczek NYXa, w której było mnóstwo odcieni pomadki NYX Lingerie, siadłam tak nad nimi i powiedziałam, że kurczę, co ja właściwie z nimi zrobię? Tyle odcieni. Pewnie nie wykorzystam wszystkich, bo zazwyczaj tak jest, że mamy swoje jakieś tam upodobania i... A tych odcieni jest kilkanaście i będzie ciężko. I wtedy moja córka Alicja powiedziała, to zrób wyzwanie, makijaż tylko płynnymi pomadkami. Na co ja, że to chyba nie moja bajka do końca i raczej tego nie zrobię. Na co ona odpowiedziała, żebym nie robiła takiego zwykłego makijażu, tylko cały skonstruowany z kropek. Why not? I takim oto sposobem Alicja wymyśliła mi temat na dzisiejszy makijaż. Starałam się, żeby właśnie miało to taki impresjonistyczny charakter, natomiast chyba jeszcze bardziej nawiązuje to po prostu do techniki i nurtu w malarstwie, który nazywa się puentylizm. Czyli właśnie technika polegająca na konstruowaniu całego obrazu z mnóstwa kropeczek, które im dalej się odsuniemy, tym bardziej łączą się w spójną całość. Kolory się łączą, przenikają i dałam sobie za zadanie wykorzystać w tym makijażu odcienie pomadki NYX Lingerie, ale bez bicia się przyznaję, że czegoś mi jednak brakowało. Nie odchodząc jednak za daleko i pozostając przy jednej marce, użyłam trzech innych płynnych produktów. Pomadki NYX Liquid Sweat w bardzo ciemnym, prawie czarnym kolorze Alien. Również pomadki płynnej NYX Cosmic Metals w kolorze Metropolitan Night. Ta wymowa. I jedynym produktem, który nie jest płynną pomadką, ale nadal jest produktem płynnym, jest rozświetlacz Away We Glow w kolorze Liquid Prism. Całość dopełniłam soczewkami w kontrastującym zielonym kolorze i chustą, która dodała tutaj nieco egzotyczny charakter, a impresjoniści w swoich obrazach często się do egzotyki odnosili. A poza tym ukrywa włosy. Po prostu. Jeśli podoba wam się ten look, dajcie łapkę w górę. Jeśli podoba wam się mój kanał, to subskrybujcie, nic was wtedy nie ominie. A jeśli po prostu macie ochotę sobie wpaść od czasu do czasu, oglądać, proszę bardzo, jesteście tu. Równie mile widziani. No to dość gadania, przechodzimy do malowania. Główną część makijażu oczywiście wykonam płynnymi pomadkami, ale twarz musi być wcześniej leciutko przygotowana. A to znaczy, że oczywiście dobrze ją nawilżyłam, nałożyłam podkład, korektor, a na rzęsy tusz. I zaczynam kropkowanie. Nie ma tu dużej filozofii, ale rzecz, o której na pewno trzeba pamiętać, to to, żeby kropki różnych odcieni przeplatały się ze sobą. Nie możemy zrobić takiej plamy barwnej jednego koloru, a obok stykająca się z nią kolejna plama barwna kolejnego koloru, tylko stworzona z kropek. Nie, one muszą się zazębiać ze sobą. To jest chyba najważniejsza tutaj zasada. Ja was teraz na chwilkę zostawię. Zobaczcie sobie, jak wygląda cały proces i co robiłam po kolei. Tak jak mówiłam, nie jest to praca bardzo skomplikowana. Ale myślę, że jest to całkiem interesujące i fajnie się ogląda, jak z tego mnóstwa plamek powstaje w tym przypadku portret kobiety w formie makijażu.
Ponieważ malowanie dobiegło już końca, ja chcę Wam ogromnie, kochani, podziękować za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ta charakteryzacja również Wam się spodobała i dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście inne makijaże inspirowane nurtami w sztuce. Jeszcze raz dzięki, widzimy się już niebawem. Buźka!